przed Państwem Piotr Kapusta, historyk z Wołowic, pracujący w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, który dzisiaj, 25 listopada, wygłosił w Wołowicach referat, pogadankę Wojenne historie podkrakowskie z gminy Czernichów 1914-29. Temat oczywiście związany z odzyskaniem niepodległości, które obchodziliśmy 11 listopada. I w związku z tym kilka refleksji już po samej prelekcji. Otóż będąc w Warszawie na Marszu Niepodległości, miałem takie niezwykłe wrażenie, potwierdzone zresztą później, że to był sygnał, że Polacy chcą tu żyć, chcą tu w Polsce być, chcą tę Polskę mieć, chcą tę Polskę utrzymać. I gdy cofniemy się 100 lat wstecz, powstaje pytanie, czy tamci Polacy też w ten sposób podchodzili do tej sprawy, w ten sposób przeżywali. I już tu konkretnie odniosę się do Pana prelekcji, mianowicie wymienił Pan około 100 nazwisk z Czernichowa, Wołowic i okolic, które 100 nazwisk żołnierzy, którzy brali udział w walkach I wojny światowej. Ale zauważyłem, że można by ich podzielić na dwie kategorie. Tych, którzy zostali wzięci do wojska i tych, którzy poszli ochotniczo, na przykład związani ze Związkiem Strzeleckim, ze Strzelcem, z Piłsudskim i którzy 6 sierpnia wyruszyli z Oleandrów. Czy w Pana badaniach dałoby się określić bliżej mentalność tych ludzi? Czy dałoby się dostrzec jakieś różnice między tymi, którzy po prostu zostali wzięci do wojska austriackiego, a tymi, którzy znaleźli się na Oleandrach przy Piłsudskim i no, szli bardziej świadomie chyba walczyć o kraj. Zresztą nie wiem, to jest też pytanie do Pana. Po co oni szli z Piłsudskim? Po co, dlaczego godzili się umierać, godzili się ryzykować życie, żeby z Piłsudskim pójść? Wystąpienie dotyczyło też lat troszkę późniejszych. Pan tutaj stworzył tą kategorię jakby ochotników. Ona jest też dobra, jeśli mówimy o wojnie polsko-bolszewickiej, późniejszej. Wiadomo, powstaje Ochotnicza Armia Hallera. I to jest dosyć trudne pytanie na podstawie dokumentów, do których dotarłem. Dość ciężko jest na nie odpowiedzieć. Po pierwsze, w wielu przypadkach tych nazwisk, które mam, czy które Państwu prezentowałem, no to jest tylko wzmianka, czasem pochodząca już z jakichś opracowań, że dana osoba walczyła. Ale my kompletnie nie wiemy, w większości przypadków, w jakich okolicznościach ona wstąpiła do tej armii. Czy rzeczywiście działała przed 1914 rokiem w organizacjach typu Strzelec, o którym Pan wspomniał. Jest to w pewnym stopniu do zbadania, no ale myślę, że zaledwie 15% tych osób, które Państwu prezentowałem, na ten moment jestem w stanie podać takie informacje. Głównie na podstawie dokumentów znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym. Tam, jeśli był składany wniosek o jakieś odznaczenie, no to najczęściej mamy przebieg całej służby i jeżeli taka osoba brała czy uczestniczyła w działaniach organizacji typu Strzelec, to jest to wymienione. Także na razie jest tych danych może na tyle mało, że ciężko mówić o takim ogólnym spojrzeniu na całość tej grupy, tylko jakąś konkretną osobę możemy próbować oceniać. No właśnie, a jaki to byłby procent mniej więcej szacunkowy tych ochotników, nazwijmy to tak, którzy brali udział w wojnie po stronie, idąc z Piłsudskim, z legionami Piłsudskiego? To jest 15%? Czy to jest, no chodzi mi o jakiś taki gruby szacunek chociażby? To znaczy bardzo gruby, dlatego że nawet ta liczba, którą ja Państwu prezentowałem na początku, czy te listy, one, ja mam świadomość, że na pewno nie są kompletne. Myślę, że tych osób jest zdecydowanie więcej i można jeszcze
próbować takie badania w dalszym ciągu prowadzić, żeby ustalać nowe nazwiska. Na ten moment z tych wszystkich ludzi, do których udało mi się dotrzeć tych nazwisk, no to myślę, że w walkach, albo może inaczej, w członkami organizacji działających przed 1914 rokiem, no to było tak kilkanaście procent tych osób. Rozumiem. No, zadałem panu trudne pytanie, też dlatego, że to chyba najbardziej przemawia do ludzi, do publiczności, do ludzi, którzy pana słuchają. Jak tamci ludzie przeżywali ten czas? Bo i rozumiem pana, ciężkie, żmudne badania historyczne dają taki efekt, który pan przedstawił. Zebraliśmy jakieś informacje o ponad 100 uczestnikach wojny. Ale prosiłoby się o jakieś uogólnienie właśnie. Te materiały no, mogą czegoś takiego nie dawać. Tu rozumiem pana ostrożność, ale no, można by przyjąć inny jeszcze sposób przedstawienia jakby takiej profilowej postaci, chociażby jednego uczestnika, który by pokazywał tę jakąś świadomość, mentalność legionową, która no, w jakiś sposób pokazywała jego sylwetkę, no, jego mentalność, morale. To myślę, że można próbować na takie pytania odpowiadać, czytając wspomnienia osób, które zostały wydane, bądź nie zostały wydane i które w tej wojnie uczestniczyli. No i mamy te wspomnienia chociażby Stefana Kapusty z Wołowic, które państwu prezentowałem. O, możemy tą książeczkę jeszcze raz zobaczyć. No jeżeli przeczytamy ten fragment dotyczący jego początku udziału w I wojnie światowej, czyli poboru z 1915 roku, no to raczej nie sprawiał on osoby szczególnie zachwyconej tym faktem. Ja państwu przedstawiałem te jego wypowiedzi dotyczące rozstania z rodziną, że on był bardzo tym przejęty, że właśnie łzy stawały w oczach, jak to on mówił, że się bał, czy tam w ogóle kiedykolwiek powróci. Także no, raczej entuzjazmu tutaj takiego nie było widać. Ale to był legionista? To był żołnierz, który walczył w 13. Pułku Piechoty. Czyli on po prostu był wzięty do wojska? Tak, on został wzięty z poboru. I tutaj, gdybyśmy przeczytali znowu inne wspomnienia Józefa Kusia, też z Wołowic, dotyczące tego fragmentu z sierpnia 1914 roku, czyli początku I wojny światowej, no to też tutaj raczej no nie widać takiego entuzjazmu. Tu był gdzieś taki fragment, który również państwu prezentowałem o tych krzykach, wrzaskach, kiedy pierwsi rezerwiści byli brani do wojska na początku sierpnia 1914 roku. Także no raczej się taki obraz na razie wyłania. No wojna nie jest przyjemną sprawą, stąd zresztą moje pytanie. Dlaczego szli na ochotnika na wojnę? Wojna nie jest przyjemną sprawą, ale gdyby pan zobaczył na przykład jak przedstawiano wyruszenie na wojnę żołnierzy w innych krajach, no to często to widzimy zdjęcia, że oni się cieszą, no, że tak. Będzie do końca grudnia, do końca roku, czyli do świąt Bożego Narodzenia po wszystkim. Nikt nie miał pojęcia, że to się przeciągnie ponad 4 długie lata. Państwa poszczególne myślały, że my mamy przewagę nad innymi, że wygramy dzięki temu szybko tę wojnę. Żołnierz prosty zostanie bohaterem. Było też tego typu myślenie, tylko no, wydaje mi się, że raczej w innych krajach. Okazało się, że to jest rzeźnia. A okazało się, że wydarzyło się coś, czego nikt wcześniej nie mógł przewidzieć. Wojna była inna niż wszystkie wojny do tej pory. Po raz pierwszy używano chociażby czołgów, chociaż po raz pierwszy używano samolotów jako maszyn prowadzących naloty. Po raz pierwszy użyto gazu bojowego. To był przykład człowieka z Wołowic, który ucierpiał wskutek działania takiego gazu. Także no, wojna inna niż wszystkie do tej pory. Tak, i jak czytam, nie wiem, czy prawda, że
wojna straszniejsza od II wojny światowej, że wbrew naszym doświadczeniom, bo druga wojna jest nam bliższa i znamy jej okropności, to historycy, których czytałem, piszą, że nawet właśnie pod względem okrucieństw straszniejsza wojna pierwsza niż druga. No i może bitwy, w których ginęła większa ilość ludzi, ale ja bym tutaj raczej nie wartościował, tak, która była straszniejsza, która mniej, bo to... Trudno porównać, tak. Ale pod względem okrucieństwa może warto. I tym samym dziękuję za te uwagi. Mam nadzieję, że to będzie pierwszy odcinek cyklu, który sobie tak nazwałem Piotr Kapusta, historia opowiadana. Więc może przy następnych pana prelekcjach zamienimy parę słów, również parę refleksji na inne tematy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.